trzy węzły samozaciskowe, których używamy we wspinaniu. Będzie to bloker, bloker francuski i węzeł Corsica. Nie? Wszystkie trzy służą tego, żeby zablokowały się na linie, więc mają zastosowanie na przykład przy zjazdach, w autoratownictwie i każdy ma swoje plusy i minusy, omówię każdego po kolei. Nie? Pierwszy to tak zwany bloker, czyli co? Najłatwiejsze do zrobienia, pobijamy kilka razy linę dookoła i wpinamy z powrotem do karabinka. Bloker zaciska się pod obciążeniem i w razie czego, jak na przykład przy zjazdach, przesuwamy go w dół bez problemu i on się zaciska. Nie? Jest to jego plus, właśnie, że przesuwa się pod obciążeniem, ale też minus, bo gdybyśmy chcieli na przykład na nim podchodzić, to jest pod tym względem niebezpieczny. Nie? Jeśli chcemy, żeby bardziej się zaciskał, to możemy użyć blokera francuskiego, czyli owijamy węzeł kilka razy, zostawiamy sobie taką pętelkę i przez tą pętelkę przeciągamy i teraz mamy bloker francuski, który też od biedy można przesuwać pod obciążeniem, ale lepiej do tego celu użyć zwykłego blokera. Ok, bloker francuski możemy zrobić na repie, ale możemy go też zrobić na taśmie. I to jest właśnie uwaga do Was, że jeśli go będziecie używać, na przykład zgubicie repa i tak dalej, to właśnie najbardziej zalecanym węzłem samozaciskowym jest bloker francuski, jeśli używamy taśmy. Czyli podobnie jak w blokerze, owijamy parę razy i przekładamy tutaj przez tą pętelkę. Ważne, żeby zszycie było gdzieś poza układem, żeby dociskało. Najlepiej, jeśli pętelka jest od góry, wtedy całość się dociska. Jeśli zostaje nam na przykład taka duża ilość taśmy, możemy spokojnie zawiązać tutaj węzeł i skrócić się, żeby sobie dopiąć. Cyk. I ostatni z węzłów to węzeł Corsica. Wygląda mniej więcej tak, że przekładamy sobie razy i zaciągamy. Okay. I teraz węzeł Corsica ma te zalety, że pod obciążeniem blokuje się i ciężko go przesunąć, więc jest sam raz do podchodzenia na linię, działa w jedną i w drugą stronę i ma małe straty. I jak go zawiązać? Zobaczcie sobie, przekładamy go raz, cyk, i mamy krawat. Ale jeśli jeszcze raz przełożymy do środka, to już mamy węzeł Corsica. Blokuje się w jedną, w drugą stronę i de facto tyle, ile damy oplotów, to będzie bardziej się zaciągało. Nie? W tym przypadku tutaj już przy dwóch jestem w stanie podchodzić, ale gdyby lina była na przykład cieńsza, to dałbym jeszcze trzeci oplot, co najmniej. Nie? Czasem jeśli na przykład będzie rep gruby i cienka lina, no to może potrzeba być więcej oplotów, a w skrajnych przypadkach możliwe, że nie będzie możliwości, żeby zadziałał. Nie? Także jeśli chodzi o repa, jakie ja na przykład preferuję do takich operacji, to zazwyczaj 5 mm, on już jest wystarczająco wytrzymały i fajnie, jeśli jest miękki. Nie? Tak, żeby zapracował nawet na linie połówkowej bardzo cienkiej, na jednej żyle. No i co? Tyle.